Sobotę Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejskie Centrum Kultury w ramach ogólnopolskiej Akcji Narodowe Czytanie 2018 zorganizowała czytanie fragmentów przedwiośnia Stefana Żaromskiego. W roku obchodów stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, lekturą siódmej edycji Narodowego Czytania została ta właśnie powieść. Ostatnia powieść wybitnego autora napisana została na gorąco, pod wrażeniem pierwszego entuzjazmu rodaków po 123 latach zaborów, kiedy to nasz kraj powrócił na mapę polityczną Europy. Narodowe czytanie to akcja zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta RP wspólnym publicznym czytaniem pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Jej podstawowym celem jest propagowanie rodzimej literatury, największych polskich dzieł literackich oraz wzmacnianie wspólnoty narodowej. W Skarżyskiej Akcji Narodowego Czytania udział wzięli m.in. wiceprezydent miasta Andrzej Brzeziński, Aneta Ferencz, kierownik Referatu Edukacji Urzędu Miasta, Katarzyna Michnowska-Małek, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Iwana Kowaleska, dyrektor Biblioteki Publicznej, Mikołaj Kwaśniak, radny Rady Miasta, Renata Karpeta, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 4. W akcji udział wzięli również uczniowie z szkół.